Chyba mam jakąś ładną wersję plug and play. Uwaga, działa! Na razie wszystko wygląda całkiem ładnie. Klacz. Klasycznie. Zastanawiam, skąd się wzięło auto policyjne. Patrzę, ja pod komendą stoję. Hey, guess who's back? O! Ten z Ghostbusters? Ja oglądam, ja lubię sobie filmy. Ja próbuję odwzorować wasze dzieciństwo. No nawet w dzieciństwie też pewnie oglądaliście cinematiki. No ja tego cinematikę pierwszy raz widzę, ja pierwszy raz widzę na oczy. Strasznie głośne te kiedyś gry robili. Dalej trochę za głośno mam wrażenie, ale zaraz zrobię. Włączę ray tracing. Już włączony. Nie widzisz, jak światła ładnie się odbijają? A, bo tu nitro jest, jest, jest. Nie, no to w ogóle. Oho! Sit down! Ale skąd znam twarz tego gościa w ogóle? I don't remember asking for but this guy's from out of town. Co się dzieje? Nicky. A napięta sytuacja. Kurde, czuję tą presję. That's great. I'm the monkey. Ach, to jest ten moment. Co tu mam do wyboru? Mazda RX-8, Alfa... Nie jestem w stanie chyba przeczytać. O, ten jest ładny. Rabini są zgodni dzisiaj. Niki, zróbmy coś interesującego. O, muzyka, dobra. Przeruszałem ustawienia graficzne? Nie. A, o kurde. Maksymalny, let's go. O panie, jaka jakość. Ale żyleta. Kogo jebnąć? Karta nie spłonie. No, jest takie ryzyko. Ale dla was wszystko. Ty! A gdzie moja kamerka jest? Bez kamerki git. No dobra, no to chuj, lecimy. Nikt nie zauważył nawet, no. Ależ łatwo. Tak. Nicky's good. Okay. Jezu, jaki zoom na jego twarz. To golf jest? Ale bym takim golfem pojeździł. Ja mówię o tym z przodu. Czekaj, naciśnij przez aktywację pomocnika. Ty, a który to? Czekaj. Ale powiedz, co mam wcisnąć! Sterowanie, gdzie jest pomocnik? Oj, chyba miałem w niego jebnąć. Sorry. Co? A, że w tunel aerodynamiczny wpadnę, okej, okay, rozumiem. Już zwiadowcy, no okej. Okay.
Wyładować pomocnikę muszę. A to jak jest ten gif z kręceniem małysza, to coś podobnego muszę zrobić. Dobra, mogę się już ścigać? Trzym się. No, pa pa. Jak marnować? No, to ta Mazdunia to chyba nie jest to samo co Pink Sport Car, ale... Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy. Dispatch, possible code 6 just flew by me. Moving up, see if I can ID him. Look out, cops! I need a hand with this vehicle, 1044. Nie mogę teraz tu lipam, policja mnie goni. Nie ma czasu. I got your back. I'll lose the heat. Stay on the pedal. Na czym? Ej, muza jest chyba taka sama jak Most Wanted przy pościgu, nie? Oj, przepraszam, przepraszam! Ja chciałem w policję. A, czyli to, co się dzieje teraz, to jest po wydarzeniach z Most Wanted. Wchodzimy na świetlną chyba tą Mazdą. Uwaga! No i nie! Uspokojenie, dobra, uspokójmy się, gdzieś zjechać. Neville, uspokojmy się w kryjówce. Dobra. A czy ja miałem jakiegoś moda niby HD, ale nie chciałem go instalować. Stwierdziłem, że zagram sobie na surówce tak zwanej. Jak brak połączenia? A. Redux mode. Jakoś tak, no. Daleko ta kryjówka? Noga stopiana w pierdol. Ej, w sumie jak kamerki nie ma, to by pasowało. Teraz? Mogę zrobić teraz, nie ma problemu. Dla was wszystko. Mogę nawet chuja teraz pokazać. Proszę. Darius gave you the safe house. You need a wingman, and it looks like I'm it. Let me show you inside. What the fuck? To ekran zarządzania zespołem. O, to ja mogę robić ten. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. O kurde. To ja wybieram cię na pomocnika na razie, nie mam wyboru za bardzo. Tutaj wybierasz logo swojego zespołu. Kurwa, jaki wybór. Dobra, jakie propozycje? O, małpa! Oj, chyba już tą małpę klepnę, co? A, ja zanim zaakceptuję, to muszę kolory wybrać. O, panie. O, ty, nie no, taka to nie może, co? A to jest ten czarny, taki czarny, czarny. Ale taką całą czarną? Czekaj, bo tu jeszcze mogę coś zrobić. O kurde! Ty to zrobić z akcentem, czy faktycznie, żeby była taka cała czarna? O Jezu, opętana. A to dobra, to wszystko było, okej. Okay. Zajebiście wygląda. O. Zajebista. Oj, oj, ale dziwnie idzie. Są dodatkowe cele, że to... Ty, snajper jest! W prawym górnym. Oj! Wróciłem go trochę. Nie, ja nie jestem pierwszy! Oj, oj. Ale Neville jest. No dobrze chyba jak jest. Małpa Albinos wygrywa! Oho! Gang zielonych. Kimkolwiek oni są. A, nic nie widać. Gra wybuchła, czekajcie, już wam naprawiam. O, no i teraz git jest. Nie no, nie wygląda tak źle. Pierdolisz od rzeczy, gram dalej. Carbonia Cross Street? A nie wiem.
Patrzymy. Znaczy ja w Undergroundy bym zagrał chyba jeszcze w te wcześniejsze. Bo Cross Street to jest najnowszy ze wszystkich. Nie, licząc Most Wanted'a i Carbona. Oj, przepraszam. Anyway. O, właśnie. Nie no, go Thor. Oho, pani szybko przybiegła. Spóźniła się. Znaczy ostatnio jak was pytałem na Discordzie, jakiego Need for Speed'a byście chcieli, to każdy wymienił innego Need for Speed'a, więc stwierdziłem, że wyjebane i po prostu odpalę sobie jakoś tam względnie po kolei. A bo Neville ze mną jest! Znaczy Neville się chyba Czekaj, jak Neville wygra, to mamy przejebane, czy jest git? A, wygrana, jest git, okej. Okay. Bo ja myślałem, że w pewnym momencie jest, powiem Neville'owi, że jest tylko miejsce na jedną osobę z naszej dwójki. Żeby musiał go zabić czy coś. Wow! A jak w jakąś pułapkę wjadę, to Neville się zatrzyma? Nie, sprawdzę. No, faktycznie, jedzie dalej. Tutaj jestem takim trochę czarnym koniem zawodu. Wszyscy mają mnie za świeżaka i tak dalej, a ja tu cyk pierwsze miejsce. To właściwie czarną małpą zawodu bardziej z tym logo. I to zabrzmiało, prawda? Wow! Jakieś hamulce blokowałem. Przejęte przez małpy! A tutaj jeszcze inni przejęli jakieś te... Ty, a to normalnie jak w grze strategicznej, jakby w Total War grał. Oho, więcej gwiazdek. Czekajcie, co oznaczają żółte, co oznaczają zielone gwiazdki? Jak to rozróżniać? O, takosy. A, kolor to gang. Okej. Ty w wyścigu, drift. W typie wyścigu drift trzeba robić drifty. O chuj. Here we go again. Pytanie, jak się drifty robi? O, se punktów ta trzaska, nie ma co. O, ładny poślizg. O, wow, no way! Ale lecę, no. Oj. Oj. Najmniejszej prędkości wiadomo, że lepiej driftujesz. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. No ale trochę prowadzenie niejebany był. O, dobrze widzę, trzecie miejsce. Aaa, bo tu jest strefa premium. Jak paliwo premium na Orlenie. Okej. Oj, przepraszam. Oj, będzie ściana. Zbigniew was herbatny porobił. O kurde. Oj, przepraszam. Ja nigdy w grach wyścigowych nie robiłem driftów robić, muszę się przyznać. Zbigniew was herbatny żyje? No to słuchaj. Nie wiem jak to się stało, ale jest tutaj z nami. I co, wygrałem? Aha. Małpa Albinos przegrywa. Kurde, po raz pierwszy. Nagroda pocieszenia. Nie no, powtórz. Ty, chyba całkiem fajnie weszło teraz. Oj, blisko ściana, ty, ole kombosa. Potrzaskałem. A nie, ściana, kurde, no! Przepraszam. Kurde, ja ostatni jestem! Nie, to... Nie. Twój wujek kiedy mówi, że po butelce może normalnie prowadzić. Ściany nie bij, postaram się. Jeszcze raz. A to drifty całkiem łatwiej się robi, całkiem łatwo. Oj, 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 oj. Dobra, potestuję na was nowego kombosa. Ciepła. Jeszcze raz. Jakie zero obrotów, co ty mówisz? Jeżdżę! Kurde. O, widzisz? O, już lepszy start. Lepszy start. Dobra, nie zaliczyło mi tego jako wyjebanie się o ścianę, nice. Mamy to. Muszę chyba przetrykardować troszeczkę. Ale! Ale siadło. Nie no, teraz stąpuję, nauczyłem się. Pięknie, udało się wygrać. Ale drifty i tak... No nie jestem ich największym fanem, jeśli mam być szczery.
to sru. Oj, znowu snajperzy. Znowu mi namierzą wszystkiego snajperów. Ty, a może tak dla Kamila świat wygląda, że on patrzy na ludzi i on widzi taką właśnie odznakę snajperską nad głowami. Pomyślałem o tym. Ty, Neville, ale musimy trochę ogarnąć tempo, bo mamy 4-5 miejsce. To musimy chyba odpalić turbo. Turbo tryhard. Oj, 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 oj. Trochę się rozlałem, ale ogarniemy to. Boom! Jak animacje te same i dźwięki wybuchów. Nice. Małpa Albino znowu wygrywa. No i co? Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego alfa. Ale mi powiedział. O chuj. Teraz fartem wygrywam. Nie no, jaki fartem? Zoba, jaki biorę, tak o. Pyk. GGQP. Master Power. NFS Most Wanted kiedy? Już był. Kiedy grałem? Miesiąc temu? Dwa miesiące temu? Latem jeszcze jakoś grałem chyba. Pamiętam, że ciepło było. Oj, przepraszam. Nie no, gdzie w zeszłym roku? Już od razu w poprzedniej dekadzie. Nie no, latem grałem jakoś. A to Most Wanted 2012 w ogóle opłaca się odpalać? Ja słyszałem, że gówno. Don't worry. Pull up. A, bo to mój! Oj, przepraszam, Neville! Jezu, ja myślałem, że to przeciwnik nie powinien wyprzedzić. Małpy przyjmują cały kraj. Stopniowo. Małpia zaraza opanowuje Europę. Darius asked me to come by and see how you were doing. Sure, what, like a soda or something? Okay. What I'm trying to figure out is why you haven't skipped town yet. Ze względu na ciebie. May I introduce Sal Mostella? Hi. Hi. A new wingman? Dobra, co tu robi Justin Timberlake? You don't... So I got soda and water. Where'd you go? I'll even put up with this guy. No dobra, mam do wyboru gościa, który jest podobny do Jack Blacka, a drugi to jest Justin Timberlake. Mam spory wybór. Nie no, zatrudnię go oczywiście. Chodź do mojego teamu. Będziesz członkiem mojego zespołu. Sprawdźmy, co tam mamy. Ten teren jest już nasz, ale ja myślę, że chyba będziemy przejeżdżać wszystkie wyścigi zaliczać, nie? Dobra, zaraz tuinguję Mazdunię. Jeszcze jeden wyścig. Najpierw trzeba wyrzucić Azjatów z tego kraju. Oho! Zielone mi. Aj, co? Muza w ogóle jaka, no. Naprawdę, gdyby nie to, że jeżdżę samochodem, to bym pomyślał, że jakiegoś Total War'a gram. A można zmienić kolory Mazdy? I na przykład jakieś naklejki jej wykleić? W tej grze? Ło, no i to mi się podoba. Pyk, Mazdunia. Nie no, piękna przewaga zbudowana. Stokową Mazdą. Tuning. Osiągi. Pakiet uliczny. Szynia biegów. Pakiet uliczny. A, właśnie, przy okazji, ty, jak już jesteśmy... O, siema, trochę by nie było. Zawieszenie. Opony. Hamulce. Autosculpt. Nie no, jest idealnie. Lakier. Biały lepszy, zgadzam się. Naklejki. O kurde, jest Polska, ale na dachu. Przesuń. Kolor szyb. Prześwit. Koszyk. Ej, no wygląda... Wygląda git. Takie niezłe jak na mnie, no. Ło, czuję tą moc. Jak się nic rozpala w ogóle? Trochę tak klocowato teraz jeździ ta Mazda, nie wiem co zepsułem. No, jak ty jedziesz? Gościu, pierwszeństwo miałem. Kurna, chłop sobie wjechał. A dopiero co flikę zrobiłem. Jej wygląd? Wygląd jest bardzo ładny, nie rozumiem, co się chodzi. Wygląda profesjonalnie.
Kurde, ale muzyka w tym. Muzyka, muszę przyznać, że so far w Most Wanted była lepsza. Nie wiem, czy macie podobne zdanie. Małpy przejmują teren. A które auto ma najlepszą muzykę? Nie, czekaj, nie... Kurde, to można zmienić muzykę w opcjach? Nie widzę. A, w początkowym menu, okej. A mogę zrobić tak, że wyjebię jakieś auto i walnę nim w tego, w mojego ziomka, który mi pomaga? Ja następujemy ich teraz. To bez nitro. No to nie wiem, jak się nitro używa, ale taki z tym. Patrol members be advised. A street racer has just been reported heading northbound. Units in the area to start up with him. Suspect driving a white Mazda. Go! Ale ładne rondo. Znowu mój ziomek jest pierwszy. No kurde, dobry jest. Ma w ogóle zajebiste auto, zajebiste nitro. Ładnie wygląda. Patrol division be advised. We've reported a vehicle moving at a high rate of speed eastbound, requesting all available units to attend. Standby for vehicle description, we're having a hard time with our translator. Jezu, jak piszecie MW, to ja mam wrażenie, że piszecie o tym, o Modern Warfare. I tak, kurde, czemu tak nie rozmawiamy o Call of Duty, mam mindfuck. A, i guzik od nitro miałem sprawdzić, ty, faktycznie. Są i oni. Chuje policyjne! Mamy tradycję. Oj, 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 ty! Byśmy sobie przydzieli. Halo, halo! Musimy się poprawić. Ale. Zsmuchowałem teraz. Dobra, trzeba kernąć sala. Chyba teraz. A! No chyba, dobra, jednak jest trzeba. Chyba sala sobie jednak dobrze radzi. Czy ja nie wiedziałam, że sal tak zajebiście jeździ ogólnie. A może dlatego, że go wypuściłem na zwiat? On tak pojechał jak pojebany? Nie no, my tak cały czas mamy top 1, top 2, także chyba dobry duet. Ciapa! Samemu się wyjebałem przy okazji. O kurde, pościg... Ładnie. A to chyba drugi pościg był. Chyba go rozjebałem. Rynda, no się uczepił ten jeden. Kurde, złapał mnie, znalazł mnie. Spoko, u mnie sąsiad robił remont przez miesiąc. Sobota, 8 rano, chłop mi napierdalał wiertarką. Myślałem, że go przytulę. Jeszcze żeby to robił, wiesz, dni pracujące, a w sobotę chcesz sobie poleżeć, pospać. Ni chuja, chłop, kurde, wiertara, 8 rano, razem z młotkiem. Dzielę się historiami ze swojego życia, do. No. A ci budowlańcy, no to tam, taką robotę mają. Przynajmniej na brak roboty nie mogą narzekać. A to z kibicami, jak mieszkałem jeszcze w Gdańsku, to miałem też taki problem. 3-4 rano i kurna chłopy wracali najebani z meczu. Kurde, właśnie krótszy jest chyba, mam wrażenie, od tego, od... Dobra, niech będzie, Modern Warfare, wiadomo, o którą część chodzi. Będę mówił Modern Warfare. Mam jakiegoś brain laga i po prostu przez 5 sekund zastanawiam ten, powstrzymuję się, żeby nie powiedzieć ten, Modern Warfare zamiast Most Wanted. Ale to dobry crossover byłby. Jak jedziesz, bo bomby muszą ten, bomby musisz dodżować. Jest al, przejmij, weź tam, podążuj i coś. Oj, o kurwa, kiosk. O kurde, nie w tą stronę jadę, dobra, czekaj, muszę zawrócić. Się rozkręciłem trochę za bardzo. A to powinno być przy jakimś tym, jak policja mnie złapała. No i mogę z brudem pojechać. Oj! Chcesz. O ty! Co się stało? Na 8 jestem. O chuj. Przegramy. No. Kurde. O, ale interka poszła na koniec. Dobra, powtarzamy. I znowu. Dobra, tym razem wykręciłem. Nie popełniłem tego samego błędu. Noż ty kurwo zniósł Chanela. Serio? Jak tak można jeździć? Widzę kolega, aż ze mną wjechał na metę. O, gorące ciocie w twojej okolicy, są takie. Na wyciągnięcie ręki.
O nie! Zablokowali mnie! Nie dam się! Kurde, jednak się dam. Chodźmy w sprint. O, fioletowi. So that was a fucking lie. Typy od baletu i o coś fioletowi. Ej, w ogóle też macie tak, że Twitch wam już nie pokazuje jakby miniaturek klipów? Bo u mnie wcześniej tak to działało, że miniaturki były, a teraz ja widzę tylko suche linki na czacie. Ale zauważyłem, że to właśnie różnie, że czasami mi pokazuje, czasami nie. I nie wiem, od czego to zależy. Chyba zależy po prostu od widzimisię Twitcha. Dobra, małpy dalej lecą. Moje auto ma po prostu ładnie jeździć i ewentualnie ładnie wyglądać. Więc nawet nie mam czegoś takiego jak, nie wiem, ulubiona marka, czy ulubione auto. Ja na początku kupiłem sobie auto... Znaczy, ja na początku jak kupowałem auto, to jedyne wymaganie, jakie miałem, to po prostu, żeby było proste i jakieś nieskomplikowane. No i żeby nie było za drugie, bez sensu, że na początek kupował nie będę jakie auto. Nie by jeździło, dokładnie. Malą mało paliło, no to ta, no to Skoda Fabia akurat bardzo mało pali. Bo tam, jeśli się nie mylę, są silniki z... Volkswagena chyba? To są jakieś w ogóle seria jakichś takich bardzo mocno ekonomicznych silników. Więc ja na przykład czasem, jak sobie wracam od rodziców do Elbląga, to patrzę, że mam spalanie rzędu 4.0 na przykład. Więc bardzo spoko. Ja mam dieselka. Moja pali 14 w trasie? Jezu, czym ty jeździsz? Nie no, moja, jak jadę obwodnicą, najwięcej ile pali to 6.0. Ale to naprawdę wtedy nie szczędzę gazu, bo może tak powiem. To ja mam Fabię 3. Nie no, ale to w sumie powiem ci, że strasznie nieekonomiczne dla ciebie auto. Mając na uwadze to, że budżetu nie masz nie wiadomo jakiego, to tak jak pali ci 14 w trasie, a jakąś droższą trasę walniesz, na przykład do rodziców czy coś, no to masakra. O, dobra, teraz bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy. Wyścig z szefem. To ja rozumiem, że ja teraz z szefem mam się ścigać na zakończenie całego poziomu. No, a to jedziemy na wyścig z szefem. Wygląda na dobrego rywala. You remember me, right? Czy mam chipa? O Jezu, nie wiem, ale chyba nie. Wiem, że moje auto jeździ do przodu, do tyłu. Tak jak sobie wymarzyłem. Ale jak coś u mnie jest kanał motoryzacja, można spytać zawsze, bo tam chyba nawet nie wstawiał zdjęcie tylko swojego auta. Ale ładny jest ten Lexus, powiem ci, no. Jak ja go widziałem parę razy, to ładne auto. Za którym prawko zdałem. No słuchaj, teoria, siadło za pierwszym, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to wyglądało to mniej więcej tak, jak pierwszy raz siadłem za kółko, to byłem absolutnie zesrany faktem, że w ogóle wyjadę na drogę. I skończyło się to tym, że praktykę zdałem za piątym. I ja pamiętam, że jak zdałem za piątym razem praktykę, to poszedłem odruchowo w ogóle, zamiast się ucieszyć, że zdałem, to poszedłem do okienka, żeby zapłacić za kolejną praktykę. I tak jak już stanąłem przed okienkiem, to sobie uświadomiłem, że ja w sumie to już nie muszę wykupywać przecież kolejnego tego. Kolejnej praktyki, myślę, Boże, testy właściwie. Ale miałem odruch Pawłowa w pewnym momencie. A jeszcze pamiętam, była taka zaspa na jednym z zakrętów. I ja tak nie wykręciłem do końca tym autem i kurde, jak o zaspę zahaczyłem, jak instruktor do mnie ten spojrzał, czy egzaminator. Tak się spojrzał, ale powiedział tylko, że tak, no, że tak, a co pan zrobił? Mówię, no tak wie pan, no nie do końca wykręciłem, no zobaczę jakaś dalej. A już myślę, że bił jebie. A czy wiesz co, u mnie to nie była nawet kwestia chujka, tylko kwestia tego, jaką trasę dostanę i ile samochodów będzie na drodze. Oho. Wiesz, to bardzo bardziej kwestia tego, jaką trasę ci wylosuje, czy na przykład egzaminator ci puści... Czekajcie. Czy egzaminator cię puści na krótką trasę, czy stwierdzi, że ej dobra, pojeździmy sobie giga długo. W tej porze ja rano jechałem. A co, po prostu za nim jechać? Okej. Okay. Tak chyba 10, 11 jakoś.
Tak jak już wiesz, wszyscy wyjechali do pracy i nie było nawet korków na drogach. W sumie raz nie zdałem, bo zrobiłem zajebiście rękaw, tylko problem w tym, że z zaciągniętym ręcznym. Potem chyba nie ten, był taki nieużywany przejazd kolejowy i zapomniałem spojrzeć w lewo-prawo, jak przejechałem przez ten przejazd. No i to był tak zwany kardynał Wyszyński, czyli kazał mi wypierdalać z powrotem na ten, do egzaminowni. A pozostałych trzech razy chyba nie pamiętam nawet, nie mu ujebałem. Ale z punktu na przeskanę. A, i teraz on za mną będzie. Okej, spróbujmy. Ej, w sumie fajne, podoba mi się. A nie mogę po prostu mu się dać wyprzedzić? Daj mu wygrać. Musi zapracować, to jest szef mafii. Tam nie wiem czego. W sumie mafii chyba. No takiego wygląda, jakby to był szef mafii. A się patrzy. Kurde, powiem tak, moja przewaga punktowa coraz bardziej się redukuje. To mi się w chuj nie podoba. Chyba git, chyba się uda. 10 000. 5 000. Dobra, dałem radę. Nice. I co, zaorany został. Down, down, w rękach małp.